Witajcie, 22 stycznia. Jak rozpoczęliście dzisiejszy dzień? Od o nie, jak mi się nie chce? Czy może o super, nowy dzień, nowe przygody? Chciałabym dzisiaj przeczytać dłuższy fragment z drugiego listu do Filipian, gdzie w drugim rozdziale czytamy: Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujecie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Boga bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie swojej na dzień Chrystusowy. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. Jak to jest? Czy chce nam się? Czy raczej nie? Każdy dzień za dniem jest taką nostalgią. Chce nas dzisiaj wszystkich zmobilizować i zachęcić do tego, abyśmy się radowali i z optymizmem wkraczali w nowy dzień. Możemy stwierdzić, znowu będzie to samo. Ale nie. Dostrzegajmy różne rzeczy, które nas spotykają. Spotykajmy dobrych ludzi. Jeżeli nie możemy na żywo, to zadzwońmy. Budujmy siebie nawzajem, radujmy się i bądźmy wsparciem. Bo Bóg daje w nas i chcenie, i wykonanie. A drugi fragment z Księgi Ozeasza: Synowie Izraela się nawrócą i znowu będą czekać Pana Boga swego. I w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Pan Bóg jest. Proszę was, inwestujmy, cieszmy się z tych dobrych rzeczy. Inwestujmy w siebie, w swoje samopoczucie i w samopoczucie wszystkich dookoła. Jakiś czas temu mój tata opowiedział mi taki przykład. Nie wiem, skąd go wziął, nie pamiętam. Wyobraźcie sobie, że są dwa psy. Jeden to jest taki pozytywny, dobry, a drugi to jest taki, można by go nazwać, maruda. Którego bardziej będziemy karmić, ten będzie silniejszy. A którego ty karmisz w swoim życiu? Te pozytywne myśli, nastawienia, czy te przytłaczające i smutne? Szukajmy pocieszenia i chęci do działania w Panu Bogu. Bo On obiecał, że nawet jeżeli nie będziemy mieli siły, będzie z nami. I tak jak w tym fragmencie z Filipian czytaliśmy, bądźmy światłością, która świeci na świecie. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś, że Ty dajesz nam i chcenie, i wykonanie. Pomóż nam w ten nowy dzień wchodzić z radością, nie umiejąc się doczekać, co przyniesie. Pomóż nam dostrzegać to, co dobre wokół nas. Amen. Błogosławionego, pełnego optymizmu dnia.